wszystkim. Od jakiegoś czasu nie ma u mnie na kanale filmów. W sumie nie mam kiedy ich montować. Przecież mam coś tam na dyskach, ale no wiadomo. Nie ma z tego kasy, nie ma z tego zbytnio jakiegoś wielkiego fanu. Mała ilość ludzi. No ale mówię, coś tam zawsze odświeżę. Jako że odświeżam też swój zestaw interkomu. Wymieniłem na nowszy model. No i tak postanowiłem, że wam pokażę. Obecny model miałem, Sena 20S. Wersja w dualu była, brać jak nie jedną część zestawu, którą tam sobie sprzedał, bo stwierdził, że mu niepotrzebne. Jego sprawa. A druga strona została dla mnie. Używałem go jakieś 2 sezony czy 3. Powiem wam, że bateria to spokojnie cały dzień. Bez jakiejś tam, no wiadomo, jak zaczniemy jakiegoś radia ściągać czy coś tam, no to spoko, nie? Ja używałem tego wyłącznie pod względem tego, że żona ze mną jeździła z tyłu i ona bezpiecznie jakoś się czuje, jak mnie słyszy i w ogóle, i wie, co ja będę robił, jakieś przewidywane zamiary, czy będę nagle przypierdzielał ostro, to ona inaczej już wiadomo się mnie chwyci i tak dalej. No i jest wygodniej, no mi tym bardziej, tym tak samo jak jest funkcja, że można do mnie zadzwonić, możemy porozumieć. Żonka dzwoni i nie ma problemu z tym, a tym bardziej, że no, ja też mogę szybko wykonać połączenie poprzez automatyczne włączenie tego. Czyli tam stukamy w interkom i wybieramy z 3 numerów, z którym chcemy się połączyć. Dla mnie to super bajer, nie? No wiadomo, trochę zajmuje miejsce, no wystaje. Ja dla żony mam w ogóle inny interkom, który jest bardziej opływowy i w ogóle. Pokażę wam pudełko. Mam dla żony taki interkom, nie? Jest to Sena SMH10R. Bardzo, bardzo przyzwoity interkom. Też dobrze się sprawuje. Kupiłem go po wystawowy. Nie pamiętam. Ile? 300 zł? O właśnie. To jest jej kask. Tu jest bateria. Myślę, że wart był swoich pieniędzy, powiem. Tyle co ona ze mną jeździ z tyłu, to bezpośrednio się łączymy. Bez problemu to wytrzymuje tyle, ile trzeba. No, tak więc... Oj, złomo zrobimy. Jako, że jestem taki trochę pazerny na nowsze modele, bajery, szmery i tak dalej, więc no, pokażę wam w końcu, co kupiłem. No, patrzcie. Dokładnie kupiłem Senę 30K. Jest to chyba najwyższy już model. No jeszcze wyższy to jest w sumie to samo, bo ona ma tylko stację dodokującą, gdzie spinamy owy interkom. No jak widzicie, jest to bardzo fajny interkom, podobny do tamtego. O, może tak, też antenka się rozpina. O, tutaj też była antenka. No, w ten sposób, nie? Z tym, że no przeważnie ja jeżdżę bez antenek otwartych, no bo to dla mnie niepotrzebne jest otwarta, bo wystarczy, że i tak to łączy z tą osobą, którą... Chyba, że naprawdę jakbyśmy daleko się rozjeżdżali, to nowy interkom ma tutaj tą nową funkcję łączenia się automatycznie z innymi wokół, czyli tam ktoś będzie koło mnie przyjeżdżał, chyba z tego co wiem, to jak to będzie włączone tym przyciskiem tutaj, to ono automatycznie się dołączy do tej rozmowy. No zobaczymy, jak to będzie się sprawowało, jak będzie z kamerą się sprawowało. No wiadomo, z tego jakoś tam przechwytywałem ten dźwięk żony i rozmów. No a z tego nie wiem, zobaczymy, jak długo bateria będzie trzymała. Podobno tutaj jakieś są te szybkie, wolne ładowanie. Jeszcze dobrze tego nie ogarniam, więc tam wam kitu nie będę tutaj sprzedawał. Kto zechce sobie, to znajdzie w internecie resztę. Dlaczego zmieniłem? Cena dobra była, okazyjna. Nie powiem wam, ile dałem. Nowy kosztuje chyba 1100 zł.
A to jest nowy, ile on tam używany? Dosłownie ze 2 miesiące Paragon bodajże był wystawiony. Zmieniłem. Zobaczymy, czy będzie się sprawował. No, jedyny fajny bajer tego jest, że jak mam zestaw po starej Senie 20S, to jest stary zestaw. Tu nic innego się nie zmieniło, prócz stacji. Tylko biorę tak, wkładam nowy zestaw, nawet nie przekładam tego, bo tak szczerze, jakbym miał teraz siedzieć, ten kable przeciągać, kurczę, ile to roboty. Dlatego pinam i wszystko jest gitara, nie? A nowe podzespoły od tego 30K to jest to samo, więc gdy Sena pójdzie do sprzedaży, no już jest w sprzedaży, muszę ją tylko oczywiście umyć, bo troszeczkę komarów zostało po sezonie, żeby potem nikt nie zarzucił, że trupa jakiegoś oddałem. No jak najbardziej wszystko w porządku z nią jest. Ładowałem tak jak producent pokazywał, ładowarko 1 A dla bezpieczeństwa, bądź pod portem USB. Nie wiem czemu 1 A ma być, ale wydaje mi się, w tamtej też chyba jest 1 A. Zestaw, który tutaj mam, jest troszeczkę okrojony do sprzedaży, no bo wiadomo, wszystkie akcesoria, które miałem, no to część rozsprzedałem. Są 3 mikrofony do tego, w tym zestawie stacja, baza, jakieś tam gąbki na te słuchawki, nie wiem, no jakieś to jest. Ładowarkę mogę oddać od ceny tej żony, bo tego nie mam, od tego nie, się sprzedała tam kiedyś, wystawiłem ją, niepotrzebna mi była ta do zapalniczki, nie wiem po co to komu. Kabelkiem ładowałem od telefonu, akurat tu w miarę to jak się nie rusza, to włączyło wszystko, bo to chyba troszeczkę specjalny kabelek miał być, ale to da się naładować bez problemu. Nie myślę, że jak mi ktoś da 700, to ją oddam. Wszystko co od niej mam. Część akcesorii nawet dorzucę od 30K, bo to wszystko pasuje. No ale no wiadomo. No, praktycznie wszystko jest. Tam drobne jakieś gumki, srunki, duperele to jest zbędne. Podstawowe rzeczy są i ten, więc do sprzedania jest, jakby ktoś chciał, nie. No ale bardziej teraz skupmy się na Sena 30K. Się prezentuje tak jak tu widzicie. Myślę, że ładniejszy ma design niż poprzednia kamera, nie? Sorry, że trochę telefon się giba przy nagrywaniu, no bo mam go na biurku zaczepione, to biurko nierówno stoi. Co więcej, pokażę wam co w zestawie może być powinno. No, mamy 3 mikrofony, słuchawki, baza i ten, nie. Macie nowe funkcje, możecie sobie o nich poczytać. Ja tu zbytnio nie będę reklamował tego, bo mi Sena za to nie płaci. Chociażby mogła zaraz rzucić jakiś zestaw na próbę. Z chęcią bym przyjął coś, a nie, no wiadomo, mój kanał jest za mało popularny, żeby gifty takie dostawać, nie. Trzeba samemu bulić. To wiadomo. O. Pudełeczko, słonki, stronki, takie ujmuję. Dzikie węże, jak to mówią. A tu jest, co tu jest? A tu ładowarka właśnie od SMH10 tej żony. To tam najwyżej dorzucę do 20S tej Seny. No i kupa rzeczy, no wiadomo, nie? O, mikrofony. I taki mikrofon jest zbędny. Pójdzie prosto do sprzedaży pewnie. Zawsze to jakieś koszty mi się wracają, gąbeczki, sreczki, kurcze, no wszystko jest tu, wiadomo, nie? Nie będę wam tego reklamował, no bo dużo już osób ma ten model, więc nie ma sensu. Dużo rzeczy, część się przydaje, część nie, to zależy kto jaki ma kask, może o tak. Bo akurat ten mikrofon jest do jakiegoś innego tam kasku bardziej przyda. Chociaż i w moim by zamontował, ale ja nie lubię takiego sztywnego druta wozić. Mam zwykły ten malutki mikrofonik. Wystarczający jest. No to tyle. Chciałem z wami się podzielić moimi zmianami.
na chwilę obecną. Jeszcze zmieniłem sobie strój troszeczkę. Mam obecną skórę i ten kupiłem sobie też tekstylia. No ale to może na inny temat, bo tak wyszliśmy na temat ceny, a zeszliśmy na temat motorów. Swoje rozterki wam opowiadał, może innym razem. Może jeszcze na motocyklu w tym roku. Czyli może zakończmy. Trzymajcie się. Wesołych świąt, bo nie wiem kiedy teraz się odezwę. Powodzenia, nara. Boom, 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 boom.